Część już trafiła pod piłę, pozostałe w ciągu najbliższych dni zostaną ścięte. Na górze Hugona w Świętochłowicach trwa wycinka drzew. Teren ma być przeznaczony na zabudowę mieszkaniową. Są dwie kwestie. Jedna to jest kwestia formalno-prawna, czyli sposób, w jaki miasto pozbywa się terenów, a drugie miejsce, w jakim się tego dokonuje, czyli tereny zielone, blisko użytków ekologicznych, miejsca, z którymi ludzie są związani i którzy widzą to jako miejsce do relaksu, do spacerów i przede wszystkim ochrona środowiska z tym związana. Grupa mieszkańców stworzyła specjalną petycję do władz miasta. Zaznacza w niej, że wraz z wycinką drzew mieszkańcy zostaną pozbawieni tlenu, a ze względu na bliskość zanieczyszczonego stawu Kalina pogorszy się już i tak zły stan środowiska naturalnego na tym obszarze. Ten obszar tej góry Hugona, prawda? Tu na dokładnie widać takie drobne wzniesienie i to w 2004 roku uchwałą Rady Miejskiej zostało powołane. Tam był wcześniej robiony taki audyt właśnie ekologiczny, który te wszystkie gatunki chronione tam wymienia. Urząd Miejski w Świętochłowicach wydał w sprawie specjalny komunikat, w którym podkreśla, że mieszkańcy tak zwanego Hugobergu będą mogli nadal cieszyć się zielenią w pobliżu swoich domów. Te działania, o które pyta pani redaktor, prowadzi prywatny inwestor w pobliżu tych terenów, dlatego znajduje się ta inwestycja pod stałym monitoringiem służb ochrony środowiska w naszym mieście. No te działania, które podejmuje, w żaden sposób nie wpływają na górę Hugona, na ten użytek ekologiczny. No co potwierdził regionalny dyrektor ochrony środowiska w Katowicach i państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Chorzowie, między innymi na podstawie oględzin tego terenu. Teren wcześniej należał do miasta, to jednak w drodze przetargu działki się pozbyło. Niepokój mieszkańców dodatkowo budzi fakt, że miasto ogłosiło też kolejny przetarg na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ulicy Góra Hugona. Mieszkańcy planują kolejne spotkania w tej sprawie. Chcą także wysłać pisma do instytucji, których celem jest dbanie o tereny cenne ekologicznie.